Zdaniem naszych szefów kuchni nie można żyć bez dwóch rzeczy: tabliczki czekolady i pysznego śniadania. Co jedzą o świcie Aleksandra Sowa i Rafał Godziemski? O tym w dzisiejszym programie. Nasze dzisiejsze przepisy to omlet z warzywami i parówką, kanapka z gorącym jajkiem, naleśnikowy tort z mnóstwem bakali. Program zaczynamy od przepisów Rafała Godziemskiego. Ten utytułowany szef kuchni właśnie rozpoczął pracę nad własną autorską kuchnią. Wielbiciel łączenia kulinarnych technik z całego kraju lubi modyfikować znane wszystkim przepisy w nowe kompozycje i smaki. U Rafała zawsze jest smacznie, a rzadko bardzo drogo. Do mojego śniadania potrzebuję dobre parówki. Pokroję w cienkie paski. Oczywiście do tego śniadania, jeśli Państwo wolą, kółka albo plastry, nie ma problemu. Wrzucę do miski, niech chwilę poczekają. Potrzebuję szczypiorek i cebulkę. Wiadomo, rano nie mamy zbyt dużo czasu, więc danie musi być naprawdę szybkie. I drobno pokroję szczypiorek. Do mojego dania potrzebuję też świeżego pomidora. Pokroję go również w kostkę. Połowa w zupełności mi wystarczy. Do miski wrzucę dwa jajka, troszeczkę soli, czarnego pieprzu i lekko rozbiję. Na patelnię wleję troszkę oliwy i dołożę troszeczkę masła. Masło się rozgrzało, dołożę parówki. Lekko je przesmażę. Dodam troszeczkę suszonej cebuli. I jeszcze chwilę posmażę. Świeża cebulka, tylko ją zeszklę. Paróweczki pięknie mi się poskręcały, wyglądają smakowicie. Zmniejszę temperaturę i całość zaleję rozbitymi jajkami. Jeszcze na górę troszeczkę oliwek. Pięknie to wygląda. Nasz omlet już jest prawie gotowy. Na koniec świeże pomidory. Omlet złożymy na pół. Piękny. I może lądować na talerzu. Z omletem ostrożnie, bo jest bardzo delikatny. Więc go tylko przesunę na talerz. Pomidorek się nie może zmarnować. Doskonałym uzupełnieniem będzie jogurt z sokiem malinowym i crunchami. Na śniadanie rewelacja. Nie wiem jak Państwo, ale ja bym bardzo chciał dostać takie śniadanie, jak się tylko obudzę. Potrzebuję świeże listki mięty. Pokroję je w takie cieniutkie paski. I wrzucę do miski. To samo zrobię z bazylią. I świeżym szczypiorkiem. Dodam żółtko. Taką łyżkę kremowego serka. Troszeczkę pieprzu. Soli,
całość wymieszam. Powstała ładna, gładka masa. Przygotowałem sobie kawałek świeżego chleba, chrupiącego, na który ułożę swoją ulubioną wędlinę. Idealne będą ogórki konserwowe. Przekroję je na pół. Ślicznie wyglądają i super chrupią. Oliwki. Pokroję na pół. I troszeczkę świeżego pomidora. Pokroję w ząbki. Całość ląduje na mojej kanapce. I wszystko zaleję przygotowaną masą. Sam koniec dobra będzie też papryka słodka. I całość zapiekę w piekarniku przez kilka minut. Kanapka nam się pięknie zapiekła. Troszeczkę oliwy na koniec. Świeżego koperku. O, i gotowe. Śniadanie a la Aleksandra Sowa bezwzględnie musi zawierać czekoladę. Mistrzyni cukiernictwa z Bydgoszczy pokaże dziś, jak przygotować naleśnikowy tort z bakaliami. Śniadanie smaczne i niezbyt trudne. Dziś przygotujemy tort. Nie będzie to jednak zwykły tort, ponieważ będzie to tort naleśnikowy. Zaczniemy jednak od uprażenia orzechów włoskich na patelni, na której będziemy później smażyć naleśniki. Pamiętajcie, że organizacja w kuchni jest najważniejsza. Całość przesypujemy do miski. Teraz przygotujemy ciasto na naleśniki. Do miski wlewamy olej, mleko, i jajka. Rozbijam i dodaję po jednym jajku, żeby mieć pewność ich jakości. Mokre składniki gotowe. Teraz dodamy mąkę i kakao. I całość dokładnie mieszamy. Teraz dodajemy już ostatnie składniki. Odrobina soli. Cukier puder. Odrobina brązowego cukru i woda gazowana. Pamiętajcie, żeby zawsze używać wody gazowanej do naleśników, ponieważ to ona daje nam powietrze i naleśniki są bardziej puszyste. Dalej mieszamy do uzyskania jednolitej masy. I teraz zabieramy się za smażenie naszych naleśników. Dla ułatwienia przeleję sobie ciasto do dzbanuszka. I teraz kawałek papierowego ręcznika namaczamy w oleju i przesmarowujemy naszą patelnię, ponieważ nie chcemy, by tłuszczu na niej było zbyt dużo. Takich naleśników musimy smażyć przynajmniej 10. Jak już usmażymy nasze naleśniki, musimy poczekać, aż ostygną i wtedy zaczniemy tworzyć nasz tort. Naleśnik. Na to twarożek waniliowy. Żurawina. Żurawinę można zastąpić rodzynkami.
Naleśnik. Krem czekoladowy. Podprażone orzechy. Kolejny naleśnik. I teraz została nam już tylko dekoracja naszego tortu. Do dekoracji użyję pitaję, inaczej nazywaną smoczym owocem. I jeszcze dla zapachu i smaku odrobina cynamonu. Nasz tort gotowy. Wszystkie przepisy na pyszne i pożywne śniadania znajdą Państwo na naszym profilu na Facebooku, a odcinki Nożem i Widelcem na YouTube. They say you were no good. They said you drive me